117. edycja Piekła Północy. Wyścig Paryż-Roubaix nazywa się tak nie ze względu na trudności, z jakimi spotykają się kolarze na trasie, chociaż teraz tak, no, tak się uważa, ale tak naprawdę ten wyścig, kiedy był rozgrywany po I wojnie światowej w 1919 roku, jechał przez tak zniszczone tereny, tereny, gdzie odbyło się tyle bitew, gdzie zginęło tylu ludzi, gdzie wszystko było zniszczone, spalone i to wtedy tak naprawdę ten wyścig został nazwany piekłem. Piekłem północy, piekłem północnej Francji. To już będzie 117. edycja tego wyścigu, a więc on ma długą historię. On się zaczął przed I wojną światową, a zaczął się od pomysłu dwóch przedsiębiorców, dwóch fabrykantów tekstyliów, którzy postanowili zorganizować wyścig, który będzie się kończył na torze, który oni sami ufundowali, właśnie w Velodromie w Roubaix, tym słynnym Velodromie. No i ten wyścig pierwszą edycję miał w 1896 roku, a później była przerwa na I wojnę światową, była oczywiście przerwa podczas II wojny światowej, ale ta legenda tego wyścigu cały czas się budowała, cały czas narastała. Legenda wyścigu, który jest, no, każdy wyścig, każdy monument szczególnie jest jedyny w swoim rodzaju, ale Paryż-Roubaix ma to coś. Ma to coś, co przyciąga kibiców. To jest tak, jak mówi się, że nawet jak ktoś się nie zna na kolarstwie, wie, co to jest Tour de France. Tak samo nawet ktoś nieznający kolarstwa gdzieś słyszał o Paryż-Roubaix, gdzieś słyszał o Piekle Północy. Bo rzeczywiście nie ma drugiego wyścigu, gdzie jest takie nagromadzenie trudności, gdzie jest potrzebna tak wielka koncentracja od początku do końca, bo tak naprawdę zaraz sobie porozmawiamy o trasie. Jest ten pierwszy odcinek dojazdowy do bruku, ale tam już też trzeba jechać skoncentrowanym. Tutaj naprawdę nie można sobie pozwolić na chwilę nieuwagi. To jest 257 w tym roku kilometrów i naprawdę od pierwszego do ostatniego potrzebna jest pełna koncentracja. To jest wyścig, gdzie, jak mówił Francesco Moser, żaden kamień nie wybacza. Tutaj w każdym momencie można popełnić błąd albo można paść ofiarą, czy to kraksy, czy to defektu. Czyli tak naprawdę do wygrania tego wyścigu, poza wszystkim innym, potrzebne jest jeszcze dużo, dużo szczęścia. I na to szczęście wszyscy będą liczyć w niedzielę. Wszyscy kolarze, którzy staną na starcie. Mamy, sporą grupę kandydatów do zwycięstwa w tym wyścigu. O tym też zaraz powiem, ale może najpierw kilka słów o trasie. Jak powiedziałem, to będzie 257 km. Kolarze, pokażę tradycyjnie tutaj. Kolarze ruszą z Compiègne, bo nie z Paryża, oni już od dawna nie ruszają z Paryża, ruszą spod paryskiego Compiègne, z placu generała de Gaulle'a. No i będą mieli taki odcinek dojazdowy do pierwszego sektora bruku. Ten odcinek dojazdowy, można by powiedzieć, taki start honorowy przed tym, co się zacznie tu, czyli już przenosimy się na drugą mapkę, tu mamy ten 29 sektor bruku, bo 29 sektorów jest w tym roku. Trasa dosyć podobna do zeszłorocznej, niektóre sektory bruku, szczególnie te pierwsze, będą pokonywane od drugiej strony. No i później tak to się już ciągnie, aż do samego Roubaix, tutaj do tego słynnego velodromu. 2 lata temu miałem przyjemność być na tej trasie i przejechać fragmenty na rowerze, fragmenty samochodem. To było 3 dni przed wyścigiem. I 3 dni przed wyścigiem już ustawieni tam byli kibice. Już tam były całe rzędy kamperów. Tych kibiców, którzy chcieli zająć najlepsze miejsca. Oczywiście głównie przy tych sektorach brukowych, przy tych najsłynniejszych sektorach brukowych. Oni tam się już ustawiają od 2-3 dni. Oni wystawiają stoliki i patrzą. Siedzą sobie z butelką wina i patrzą na to, co się dzieje. A dzieje się na tej trasie cały czas, bo tam jeżdżą amatorzy, a także trenują tam zawodowcy. No miałem tego farta, że byłem tam wtedy, kiedy trenował przed swoim ostatnim startem w Paryż-Roubaix Tom Bonen. Tom Bonen, który wygrał ten wyścig 4-krotnie. Liczył wtedy na 5. zwycięstwo. Tego 5. zwycięstwa nie było. Przegrał na finiszu z kolarzem, o którym nikt wtedy nie myślał, że może ten wyścig wygrać. Ale widziałem go tam trenującego, widziałem, ile kamer już wtedy jeździ za kolarzami. Tam za Quickstepem, bo wtedy to był jeszcze Quickstep, jechali motocykliści z kamerami, jakby to już był wyścig. Więc oni pod tą presją już tam trenują od kilku dni. I to jest też coś, co charakteryzuje Paryż-Roubaix, bo w innych wyścigach to mówimy sobie o dużej presji. Mówimy, że Tour de France, ona jest największa z wielkich turów. Tak myślę, że z wyścigów klasycznych tutaj
ta presja także jest największa, bo do tego dochodzi właśnie ta potrzeba koncentracji, ta potrzeba odcięcia się i jak pisze o tym w swojej książce Peter Sagan, tej książce, która wyszła niedawno, książka wydawnictwa SQN, tutaj Peter Sagan, pisząc o swoich zwycięstwach, na końcu dorzuca właśnie wyścig Paryż-Roubaix. Pisze, że to jest wyścig, kiedy całe ciało mówi ci, zepnij się, skup, trzymaj mocno rower, albo zwiewaj stąd. A tak naprawdę sztuka polega na tym, żeby się trochę wyluzować, żeby pozwolić temu rowerowi na kamieniach jechać. Sagan wspomina, że Stefano Zanatta, który był jego dyrektorem sportowym w Liquigazie, powiedział mu, ty nigdy nie wygrasz Paryż-Roubaix, bo ty za bardzo walisz rowerem o kamienie. No, jak wiemy, Peter Sagan przełamał tę klątwę Stefano Zanatty, wygrał wyścig Paryż-Roubaix i myślę, że jest w stanie dokonać tego i w tym roku. No ale, jak powiedziałem o faworytach, zaraz. A Tom Bonen, którego obserwowałem wtedy na trasie, przegrał z Matthew Heimanem i to była... No ja myślę, że Matthew Heiman do dzisiaj nie może w to uwierzyć. Jeżeli pamiętacie twarz Matthew Heimana na mecie tamtego wyścigu, to jak on był zdziwiony, jak długo docierało do niego to, czego dokonał, to, że ma, że będzie miał swoją plakietkę na tych słynnych, betonowych prysznicach przy torze w Roubaix, bo te prysznice ciągle tam są, chociaż kolarze już prawie z nich nie korzystają. Teraz są autokary, które stoją i tam się zaraz chowają, ale te prysznice są. I wczoraj Peter Sagan miał przyjemność właśnie przyklejenia tej swojej plakietki z nazwiskiem. I też powiedział, że to była no, niesamowita radość, że to jest niesamowite uczucie, kiedy to twoje nazwisko ląduje właśnie tam, na tych betonowych prysznicach przy welodromie w Roubaix. Jak mówiłem, byłem na tej trasie, obserwowałem, jak ona wygląda, obserwowałem kibiców, dotykałem tych kamieni, dałem sobie tą przyjemność, żeby ich dotknąć i patrzyłem na bruk, który jest zupełnie inny od tego, co znamy z Polski. No bo też mamy oczywiście różne rodzaje bruku, ale takich bruków jak tam nie ma. Tam różnice pomiędzy tymi kamieniami, bo to nawet nie jest kostka, to są kamienie, dochodzi do, ja nie wiem, 2-3 centymetrów czasami. Te szpary pomiędzy kamieniami są raz takie, raz takie, raz takie. One są nierówne w wielu momentach. One są co roku odnawiane. Jest całe towarzystwo przyjaciół trasy Paryż-Roubaix, tych bruków, które co roku zbiera fundusze, które co roku stara się doprowadzić tą trasę do takiego stanu, żeby kolarze mogli tamtędy jechać, bo oczywiście te sektory są chronione już teraz prawnie, ich nie można zniszczyć, no ale one niszczają same w sobie, więc te kilkaset osób co roku wykonuje niesamowitą pracę, żeby tę trasę, te sektory bruku przygotować. I jest jeszcze coś. Jest jeszcze coś, co wyróżnia ten wyścig na tle innych i tego można doświadczyć tylko będąc tam. Ja to poczułem wtedy, kiedy byłem tam na tej trasie po raz pierwszy. To jest zapach. Już pomijając te zapachy tradycyjne na wyścigach w Belgii, czy we Francji, czy w Holandii, gdzie oczywiście czuje się to piwo, które się tam leje, te grille, które są porozpalane, mnóstwo tych zapachów. Tutaj dochodzi zapach naturalnego nawozu z pól. Te pola są w tej chwili nawożone. Tam są takie całe hałdy tego nawozu poukładane przy trasie i cały czas jedzie się w tym zapachu. To jest niesamowite uczucie, bo czasem, kiedy przejeżdżamy samochodem, zamykamy okna najczęściej, bo nie chcemy czuć tego zapachu z pól. Natomiast tam po prostu nie ma okna, żeby zamknąć. Tam się jedzie przez cały wyścig w tym właśnie zapachu nawozu z pól i to jest też coś charakterystycznego na pewno dla wyścigu Paryż-Roubaix. No i myślę, że no, jedyne, że chyba nie ma drugiego takiego wyścigu, to że to jest pora akurat nawożenia pól, więc tak się to dobrze składa. Poza tym to jest wyścig, którego wielu kolarzy nienawidzi. Oni go nienawidzą, ale mniej więcej tydzień po wyścigu mówią, że chętnie by tam wrócili. I to jest też ta magia, ta siła przyciągania Paryż-Roubaix. Można go nienawidzić, ale gdzieś tam podskórnie chce się wrócić, chce się spróbować na tej trasie sił jeszcze raz. Chociaż są też tacy, którzy nie wracają albo którzy w ogóle nie startują w tym wyścigu. Odcinków bruku w tym roku mamy 29. To jest rozpiska. To są te sektory pięciogwiazdkowe, czyli najtrudniejsze. I o ile ta transzeja Lasek-Arenberg pojawia się dosyć wcześnie na trasie, o tyle później Mont-Saint-Pavel i Carrefour des Arbres, no to są odcinki już znacznie bliżej mety. I tutaj właściwie no, jest takie pierwsze rozdanie. To może wam lepiej pokażę na
na profilu tej trasy, bo to widać tutaj znacznie lepiej. Zobaczcie, co się dzieje. Do tego momentu to jest ta rozgrzewka, o której mówiłem. Tu. Te pierwsze 96 km. A odtąd to już nie ma momentu odpoczynku, bo nawet jeżeli wyjeżdża się na chwilę na asfalt, jeżeli na chwilę nawet te mięśnie, nadgarstki, wszystko odpoczywają, to zaraz wjeżdżają na kolejny odcinek bruku. I ten wyścig odtąd to jest jedna wielka bitwa o pozycję. Każdy chce być z przodu, tutaj trzeba być z przodu. Tu nie ma innego wyjścia. I oczywiście z przodu chce być znacznie więcej kolarzy niż może być z przodu. Dlatego tutaj jest bitwa, tutaj przed każdym kolejnym odcinkiem bruku jedzie się z maksymalną prędkością. Jedzie się prawie jak na finiszu płaskich etapów, żeby na jak najlepszej pozycji wjechać na bruki. I tak odcinek po odcinku 29 razy. Aż do Velodromu w Roubaix. Takie dwie części tego wyścigu, ale już tu trzeba być maksymalnie skoncentrowanym. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze kwestia doboru odpowiedniego sprzętu. Trwa pewien wyścig zbrojeń oczywiście przed Paris-Roubaix. Są przygotowane specjalne modele rowerów. W tym roku między innymi kolarze Bora Hansgrohe pokazywali, na jakich nowych rowerach będą jechali ten nowy model Roubaix. Ale były eksperymenty. Były eksperymenty z amortyzatorem z przodu, dodatkowym, takim całym, jak w rowerach górskich. To oczywiście nie wypaliło, bo no tutaj jeszcze bardzo ważna jest waga roweru. I kolarze po prostu nie chcieli na tym jeździć, bo tym się zupełnie inaczej steruje. Są cały czas eksperymenty z jakąś amortyzacją, czy to w sztycy, czy tutaj gdzieś schowaną pod kierownicą, czy gdzieś na widelcach, ale to wszystko są takie szczegóły. Ja myślę tutaj przede wszystkim sztywność roweru i to, żeby on był lekki, ma swoje znaczenie na tych brukach. Opony, no 28, tutaj to już jest właściwie standard, jeżeli chodzi o Paris-Roubaix. Pompowane od 6 przez 6,3 do 6,8 atmosfery, przednie koło inaczej, tylne koło inaczej, w zależności oczywiście od wagi zawodnika. No i też decyzje ostateczne zapadają po rekonesansie. Wszyscy kolarze przejeżdżają tą trasę i po tym rekonesansie razem z mechanikami decydują, jak mają być napompowane szytki. Jeśli chodzi o ekipy, no to tutaj też oczywiście mnóstwo dodatkowych ludzi. Większość ekip ma około 8 samochodów dodatkowych. W każdym są dwie osoby i one obstawiają kolejne sektory. Zwykle jeden samochód obstawia 3-4 sektory średnio i tam są dwie osoby. Jedna podaje koła, druga podaje bidony. Bidonów około 250 z tego, co się dowiadywałem, przygotowuje się na ten wyścig. I też ważna jeszcze jedna rzecz, koła, no bo teraz kto się zdecyduje jechać na hamulcach tarczowych, a kto na tradycyjnych. Tu jest problem taki, już nie tylko ten problem, że trzeba tam z tą wkrętarką, że to troszkę dłużej trwa przy hamulcach tarczowych, ale problem też taki, że ekipy, które rozstawiają swoich ludzi przy sektorach, no ci ludzie mają koła i zdarza się, że oni podają je także zawodnikom innej drużyny. Taki już jest zwyczaj. No i w momencie, kiedy ekipa jedzie na normalnych rowerach i wszyscy mają te koła przy trasie, a będzie miał defekt ktoś z hamulcami tarczowymi, koniec. Już nie da się tego koła zmienić. Zresztą w ogóle przy hamulcach tarczowych to już raczej będzie wymiana roweru, myślę, niż koła na wyścigu Paris-Roubaix. Także tutaj to też warto się temu przyjrzeć. Kto jedzie na jakich hamulcach, bo to może mieć w tym wyścigu też znaczenie. Do Flandrii właściwie wydawało się, że przed tym sezonem panowie dyrektorzy sportowi czy menedżerowie dwóch ekip, czyli Astany i Deceuninck Quick-Step, usiedli i zawarli układ. W sezonie 2019 wybierzecie klasyki, my bierzemy wyścigi etapowe. No i o ile Astana znowu teraz wzięła kraj Basków, o tyle Deceuninck Quick-Step no, nie wygrał Flandrii. I myślę, że na Roubaix bardzo mocno się nastawia. Dlatego przejdźmy do kolarzy, którzy mogą powalczyć o zwycięstwo w niedzielnym wyścigu. To zacznijmy od Grega Van Avermaeta, bo jakby koszula bliska ciału, to jest polska ekipa, pierwsza w historii, więc oczywiście trzymamy kciuki za Grega Van Avermaeta, który dobrze jeździ w tym sezonie, ale brakuje tej kropki na D. Nie ma zwycięstwa w ważnym, jednodniowym wyścigu. Widzimy, że w każdym wyścigu się stara, w każdym ciągnie. Widzieliśmy to na Flandrii. On też ciągnął w końcówce, próbując rozerwać, próbując zrobić selekcję.
nie udało się. A później już no, widzieliśmy, co się stało. Pojechał Betiol, faworyci patrzyli po sobie, no i tak to się zakończyło. Ja mam nadzieję, że teraz Greg Van Avermaet, który będzie miał w ekipie między innymi dwóch Polaków, bo będzie Kamil Gradek i będzie Łukasz Wiśniowski. Mam nadzieję, że mistrz olimpijski w tym wyścigu, który jest inny, przede wszystkim dlatego, że jest płaski. Na Paryż-Roubaix nie ma podjazdów. Te odcinki w ruchu są płaskie, czasami wręcz lekko z góry, ale to wcale nie ułatwia zadania. I ten wyścig można taką ostrą właśnie selekcją, jaką lubi robić Greg Van Avermaet, w końcówce ułożyć po swojemu. Peter Sagan, który ma na swoim koncie poza Roubaix jeszcze Flandrię w 2016 roku, nie pokazuje w tym sezonie rewelacyjnej dyspozycji. Mówili o tym nawet ostatnio jego trenerzy, że coś z formą Petera Sagana jest nie tak, że będą szukać przyczyny, może już znaleźli, a może ta forma nagle przyjdzie. Zawsze powtarzam, to jest kolarz nieobliczalny, którego stać na wszystko, bo w czołówce on będzie, tego jestem pewny. A jak będzie w czołówce, no to Peter może wykonać różne rzeczy. Idziemy dalej. W Katiuszy mamy Nilsa Polita, w Team Sky mamy Gianniego Moscona, który bardzo, bardzo liczy na tego rodzaju sukces. Nie wiem, czy już do niego dorósł, ale być może. No jest Ian Stannard, który był trzeci w tym wyścigu w 2016 roku, więc na pewno ma pewne doświadczenie, wie jak ten wyścig rozgrywać i pewnie w czołówce będzie. W ekipie AG2R jest Oliver Nessen, no i jest Sylvain Dillier, który był drugi w 2018. Pamiętamy tę jego fantastyczną walkę do końca. On był w ucieczce, do której doszedł Peter Sagan, a potem jako jedyny wytrzymał ze Słowakiem do samego końca, do welodromu i dopiero na ostatnich 100 metrach tak naprawdę atakiem mocnym wyprzedził go Sagan, ale no Dillier tutaj nie odstawał, na pewno. W Trek Segafredo mamy Johna Degenkolba, który także wygrał w Roubaix w 2015 roku, a pamiętamy też ubiegłoroczny Tour de France. To John Degenkolb wygrał ten etap prowadzący po brukach Roubaix i wygrał go w pięknym stylu, więc może to właśnie on. W Treku jest też Jasper Stuyven, który na pewno, no, jeśli sam nie będzie walczył, to na pewno Degenkolbowi jest w stanie bardzo mocno pomóc. No, Degenik. Tutaj mamy Zdenka Sztybara. Dwa razy w tym roku drugi. Dwa razy w tym wyścigu drugi. A w tym roku już wygrany Omlop, wygrane E3, a więc naprawdę Zdenek Sztybat jest w rewelacyjnej formie. No i Zdenek Sztybat ma jeszcze jedną rzecz. Był mistrzem świata w przełajach. Podobnie jak Wout van Aert i podobnie jak Lars Boom. No Lars Boom w tym roku nie ma wielkiej dyspozycji, ale Wout van Aert, on w tym wyścigu debiutował rok temu i zajął 13 miejsce. I powiem wam tylko jedno. Tytuł mistrza świata w przełajach miał na swoim koncie jeszcze jeden zawodnik. Drugi z czterokrotnych zwycięzców Paryż-Roubaix, a więc Roger de Fleming. I to może o czymś świadczyć. A więc Sztybar w Dekinik jest Philippe Gilbert, który ma na swoim koncie, przypomnijmy, trzy klasyki, bo on przecież wygrał i Liège-Bastogne-Liège, i Flandrię, i Lombardię. No i jest i Flamper, który bardzo chciałby ten wyścig wygrać w koszulce mistrza Belgii, no bo żaden z Belgów w składzie Dekinik jeszcze ważnego wyścigu jednodniowego w tym roku nie wygrał. No to jest ten Kasper Asgren, który we Flandrii był drugi. No troszeczkę przypadkiem, o tyle przypadkiem, że ja myślę, że on kiedy był w tej grupie czołowej po swojej akcji, no to on już miał wyłączone światło, ale kiedy się okazało, że faworyci patrzą po sobie, no to pojechał. Pojechał i zajął drugie miejsce. Lotto Soudal z Tish Beno w Team Emirates Alexander Kristoff, który przecież wygrał Flandrię, wygrał San Remo. No to jest kolarz, którego na pewno stać na wygraną także w Paryż-Roubaix. Bahrain Merida Heinrich Hausler i Matej Mohoric. Świetny w tym sezonie, bardzo dobrze jeździ, ciągle jest blisko. Też brakuje kropki na D, ale jest na pewno w dobrej formie. W Education First Sepp van Marke. Sepp van Marke, który był drugi w tym wyścigu, przegrywając na finiszu tylko z Fabianem Cancellarą. To było wprawdzie dawno, bo to było w 2013 roku, ale kto wie, no, van Marke był jeszcze dwa razy czwarty w Roubaix. Jest Sebastian Langeveld, który może być czarnym koniem tego wyścigu, i jest Taylor Finney. Taylor Finney prawie nigdzie nie wymieniany w gronie kandydatów do zwycięstwa, bo ten sezon nie jest w jego wykonaniu najlepszy, ale też on dostał wolną rękę w tym sezonie, żeby przygotowywać się tylko pod kątem Paryż-Roubaix, bo to jest wyścig, który on chce wygrać. No, oby
nie skończył jak wielki pechowiec George Hincapie, który pamiętamy. Nastawiał się zawsze na ten wyścig, a jak już naprawdę był w świetnej formie i znakomicie mu szło, no to mu się kierownica urwała. Zawsze mu się coś przydarzyło. Trzymajmy kciuki, żeby Tylerowi Finneyowi takie przeszkody nie zakłóciły tego wyścigu. No i Wout van Aert. Wout van Aert, który jak powiedziałem, 13 w ubiegłym roku w debiucie, jest mistrzem świata w przełajach. I myślę, że Wout van Aert po tym, co pokazał już w tym roku w klasykach, jest w stanie ten wyścig wygrać. Nie ma Matthew Van Der Poela tym razem, który tak fantastycznie pojechał we Flandrii. No ale myślę, że Wout van Aert będzie się z pewnością w tym wyścigu liczył. Także to tyle, jeśli chodzi o faworytów. Mamy na starcie 4 Polaków. Mówiłem o Kamilu Gratku i Łukaszu Wiśniowskim. Oni będą bardzo istotni dla Grega Van Avermaeta i myślę, że są mu na tej trasie w stanie pomóc. Jest Maciek Bodnar, który no, jest takim podstawowym od lat pomocnikiem Petera Sagana. Teraz jeszcze do tego doszedł Daniel Oss, a więc no, ma takie dwa bardzo mocne konie w swojej drużynie Peter Sagan i to jest też myślę jakby przewaga na korzyść Słowaka. No i Przemek Kasperkiewicz. Przemek Kasperkiewicz, który jedzie w drużynie Delco Marseille. I myślę, że Przemek też będzie chciał się pokazać. A może on jakąś szarżą popisze się na początku, taką jak Czesław Lang w dawnych czasach, też gdzieś tutaj ruszy na tych pierwszych kilometrach, odjedzie w ucieczce i będziemy go przynajmniej od początku oglądać z przodu. Rekord nasz polski w tym wyścigu to jest 14 miejsce Joachima Halówczoka w świętej pamięci i Zbigniewa Sprucha. Nie podejrzewam, żeby ktoś ten rekord miał w tym roku poprawić, bo jednak no, inne zadania są naszych zawodników. Ciągle nie mamy jeszcze kolarza, który w takim wyścigu mógłby walczyć. Może Kwiato się kiedyś zdecyduje pojechać Paryż-Roubaix po wygraną. A zobaczymy, jak to się poukłada. W tym roku nie liczymy na zwycięstwo Polaka, liczymy na dobrą pracę naszych zawodników na trasie, na swoich liderów. Czyli tutaj no, albo Peter Sagan, albo Greg Van Avermaet, ale jak mówiłem, no, CCC Team to jest nasza polska drużyna, więc liczmy na to, że mistrzowi olimpijskiemu uda się powalczyć o zwycięstwo. A więc 257 km, 29 sektorów bruku, czyli 54,5 km po, trudno mówić, po kostce, po kamieniach. Po kamieniach, jak to taka zabawa dziecięca kiedyś była. No to po takich kamieniach trząść się będą kolarze na trasie 117 edycji Paryż-Roubaix. I myślę, że to po raz kolejny będzie piekło północy, przynajmniej dla nas piękne, bo już o tym mówiłem, ale wielu kolarzy też to powtarza, że w telewizorze to jest najpiękniejszy wyścig do oglądania. I pomimo tego, że nie czuć tych zapachów, o których mówiłem, no to możecie je sobie wyobrazić, a patrzeć na to, jak walczyć będą na tej morderczej trasie kolarze, do czego was serdecznie namawiam.